Szczęść Boże w poniedziałek wielkanocny. 2000 lat to dużo, ale przez ten czas zmieniło się wszystko. Zmieniły się ustroje państw, z każdym wiekiem pojawiają się nowe technologie, nowa cywilizacja. Były i są wojny, które rujnują wiele rzeczy. A Słowo Boże jest niezmienne. Dzisiaj w tym słowie słyszymy o jednym kłamstwie, jakie wprowadzono w obieg publiczny przez przeciwników Jezusa i apostołów. Że Jezus wcale nie zmartwychwstał. Że Jego ciało wykradziono i ukryto. I tak ta plotka rozniosła się między Żydami i trwa do dnia dzisiejszego. Niezmiennie dzisiaj też będą pojawiać się ludzie, którzy będą chcieli nam wmówić, że wiara to fikcja. Ale dla wierzących ta informacja, że Chrystus nie zmartwychwstał, jest nieprawdziwa. Bo oprócz tego jednego błędnego zdania mamy jeszcze 1200 rozdziałów innych biblijnych tekstów, które przekazują prawdę, nie tylko dotyczącą zmartwychwstania, ale całej relacji Boga do człowieka. Wystarczy w to uwierzyć. Ale jednak, żeby uwierzyć, potrzebna jest odwaga i wyjście z dziupli, w której się skrywamy. Dzisiaj skupiamy się na kobietach, które po rozmowie z aniołem pośpiesznie oddaliły się od grobu z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony była bojaźń, bo w dalszym ciągu nie wiedziały, czy ktoś im uwierzy. Bo przecież kobiet nie słuchano. Nie wiedziały, jak to wytłumaczyć. Z drugiej strony napełnione były radością, że Chrystus żyje. I w tym momencie dochodzi do spotkania z Jezusem, który mówi do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei. Tam mnie zobaczą. Jezus kieruje te słowa do apostołów, ale musi je przekazać przez kobiety. Kobiety przy pustym grobie zostały posłane, aby powiedziały właśnie apostołom, co mają dalej czynić. Grób był już pusty, był bezużyteczny. Nie było sensu przy nim trwać. Należało teraz iść do Galilei, aby spotkać Jezusa wśród żyjących. Apostołowie, mężczyźni, tak? Nadal siedzą gdzieś schowani i boją się pokazać Żydom po Wielkim Piątku. Dlatego te pierwsze słowa Jezusa brzmiały: nie bójcie się. Bo strach paraliżuje. Strach jest przeciwieństwem miłości. Apostołowie muszą podjąć aktywność, pokazać się ludziom i przejść zapewne kilkadziesiąt kilometrów. Ta droga może być trudna, bo w dalszym ciągu niektórzy będą chcieli ich zabić. Inni będą ich wytykali palcami i śmiali się z tego, jaki los spotkał ich nauczyciela. Ale muszą przejść tę drogę, żeby potem tym samym ludziom mówić o zmartwychwstaniu. W jaki sposób my możemy uwierzyć w prawdę, że Jezus zmartwychwstał? Nawet jeśli przyjmujemy ją rozumem, to często żyjemy tak, jakby ona nic dla nas nie znaczyła. Każdy z nas boryka się z jakąś trudnością przyjęcia jej całym sobą. Ale jest bardzo konkretny sposób, aby uczynić ją prawdą naszego życia. To codzienne zmaganie się z grzechem. Ilekroć odpuszczamy sobie walkę duchową, tylekroć oddalamy się od Chrystusa zmartwychwstałego. W prawdę o zmartwychwstaniu możemy uwierzyć wtedy, gdy sami będziemy powstawać z naszych małych, codziennych śmierci, które zadaje nam grzech. W Dziejach Apostolskich Piotr, który wygłasza mowę, odwołuje się do Dawida. Cytuję jego słowa: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dałeś mi poznać drogi życia i napełniasz mnie radością przed obliczem Twoim. Są bardzo istotne słowa. Gdy odpuszczamy sobie walkę o wartości duchowe, to odpuszczamy sobie także walkę o wszystko inne. A gdy przestajemy walczyć, na naszych twarzach gości smutek. Zwróćmy uwagę na kobiety. Gdy zobaczyły Jezusa, zbliżyły się, objęły Go za nogi i oddały pokłon. Chciały Go mieć blisko siebie. Uczyniły wszystko, co należy, bo tak podpowiadało im serce. A my przecież będziemy rozliczani nie z tego, ile zrobiliśmy na świecie, ale przede wszystkim z tego, ile włożyliśmy w to naszego serca. Do zobaczenia z Panem Bogiem.